10 najbardziej odludnych państw na świecie. Przedstawiam Wam 10 państw, w których gęstość zaludnienia jest najmniejsza. Nie uwzględniam terytoriów zależnych, jak na przykład Grenlandia. 10. Kanada państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Obszar obecnej Kanady zamieszkiwały od tysięcy lat ludy tubylcze. Kanada do dziś pozostaje monarchią konstytucyjną z Elżbietą II jako głową państwa i utrzymuje demokrację parlamentarną. Kanada jest krajem dwujęzycznym i wielokulturowym, w którym na poziomie federalnym obowiązują dwa języki oficjalne angielski i francuski. Gęstość zaludnienia w Kanadzie wynosi 3,3 na kilometr kwadratowy. 9 Libia, państwo położone w Afryce Północnej nad zatoką Wielka Syrta, ze stolicą w Trypolisie. Dominującym wyznaniem w Libii jest islam. Około 97% ludności deklaruje praktykę tej religii. Zdecydowana większość muzułmanów libijskich to sunnici. Islam przejawia się nie tylko w życiu prywatnym obywateli, ale stanowi także istotny element polityki rządu. Gęstość zaludnienia wynosi 3,1 na kilometr kwadratowy. 8. Mauretania, państwo w północno-zachodniej Afryce nad Atlantykiem, graniczy z Senegalem, Mali, Algierią i Saharą Zachodnią. Znaczącą część kraju stanowił pustynne terytoria saharyjskie. Gęstość zaludnienia wynosi 2,8 na km2. 7. Islandia, państwo położone w Europie Północnej na wyspie Islandia i kilku mniejszych wyspach w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Stolicą państwa jest Reykjavik. Islandia jest jednym z krajów nordyckich. Odizolowanie wysp od reszty kontynentu ograniczyło imigrację, stąd też dopływ nowego materiału genetycznego był ograniczony przez wieki. Dzięki bogatej tradycji ustnej i pisanej, wiele z rodzin może wskazać swoich przodków na wiele pokoleń wstecz. Wszystko to sprawia, że współcześni Islandczycy są przedmiotem wielu badań genetycznych. Na wyspach oczywiście najwięcej jest Islandczyków, zaś na drugim miejscu są Polacy. Ich liczba waha się między 7 a 12 tysięcy. Gęstość zaludnienia, wynosi 2,7 na kilometr kwadratowy. 6. Surinam, państwo w północno-wschodniej części Ameryki Południowej położone nad Oceanem Atlantyckim. Do 25 listopada 1975 roku kolonia holenderska pod nazwą Gujana Holenderska. Główną strukturę etniczną stanowią Hindusi, jednakże przynależność etniczna wielu osób jest bardzo trudna do określenia, gdyż małżeństwa mieszane są bardzo częste. Hindusi, Jawajczycy, Murzyni i Chińczycy zostali sprowadzeni przez Holendrów, którzy potrzebowali tani siły roboczej. Gęstość zaludnienia wynosi 2,7 na kilometr kwadratowy. 5. Botswana państwo w południowej Afryce bez dostępu do morza. Do 1966 roku Botswana była brytyjskim protektoratem pod nazwą Bechuana. Dziś członek Unii Afrykańskiej. Religia w Botswanie zdominowana jest głównie przez chrześcijaństwo i tradycyjne religie plemienne. Istnieją tutaj również niewielkie wspólnoty Mormonów i świadków Jehowy. Gęstość zaludnienia wynosi 2,6 na kilometr kwadratowy. 4. Australia, państwo demokratyczne położone na półkuli południowej obejmujące kontynent Australia, Wyspę Tasmanię i inne, znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra. Jest szóstym pod względem powierzchni i pięćdziesiątym czwartym pod względem liczby ludności państwem na świecie. Patrząc jednak na liczbę ludności pod względem rozmiaru terytorium, to wypada bardzo słabo. Gęstość zaludnienia w Australii wynosi 2,6 na kilometr kwadratowy. 3. Namibia, państwo w południowo-zachodniej Afryce leżące nad Oceanem Atlantyckim. Do 1968 roku Namibia funkcjonowała pod nazwą Afryka Południowo-Zachodnia. Namibia charakteryzuje się wysokim jak na Afrykę odsetkiem ludności białej 6%. Połowa obywateli Namibii należy do jednego z trzech kościołów ewangelicko-luterańskich, będących obecnie w trakcie jednoczenia struktur kościelnych. Gęstość zaludnienia wynosi 2,3 na kilometr kwadratowy. 2. Km2. Dwa, Mongolia państwo śródlądowe w środkowo-wschodniej Azji: od północy graniczy z Rosją, a od wschodu, zachodu i południa z Chinami. Stolicą i największym miastem jest Ulan Bator, gdzie zamieszkuje około 47% populacji całego kraju. Mongolia jest republiką parlamentarną. Gęstość zaludnienia wynosi 1,7 człowieka na kilometr kwadratowy. 1 Pitcairn, grupa czterech wysp leżących na Oceanie Spokojnym w Polinezji między Australią a Ameryką Południową. Liczba ludności w 1994 roku wynosiła 70 osób. A 13 lat później już tylko 49 osób. Jedyna miejscowość na wyspie to Adamstown. Szczyt populacji przypadał na rok 1937, kiedy to wyspę zamieszkiwało 235 osób. Od tego czasu liczba mieszkańców systematycznie spada, głównie z powodu migracji do Nowej Zelandii. Obecnie zamieszkuje wyspy 56 osób. Gęstość zaludnienia to 1 człowiek na kilometr kwadratowy. Bonus. Sahara Zachodnia, dawna kolonia hiszpańska w południowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim, obecnie terytorium o nieustalonym statusie międzynarodowym. W 1976 roku front Palisario proklamował owe tereny jako niepodległe państwo. Jednakże Maroko traktuje ten obszar jako integralną część kraju. Oficjalnie Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna jest uznawana jedynie przez 50 państw. Jednak nadal widnieje pod hasłem... Państwo nieuznawane, stąd miejsce bonusowe. Gęstość zaludnienia to 1 człowiek na kilometr kwadratowy. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!